Oddajemy głos Bogdanowi Poprawskiemu, który przedstawi Państwu kolejne ciekawe informacje z wydarzeń sportowych, jakie miały miejsce w Polsce oraz innych krajach. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie i zacznę od piłki nożnej. Dalej o geniuszu Roberta Lewandowskiego. Otóż zdobył on kolejną bramkę w Lidze Mistrzów. Po swojej bramce w meczu Bayernu Monachium z Olimpiakosem Pireus zaprezentował szczególną radość. Schował piłkę pod koszulkę i włożył kciuk do ust. Po meczu powiedział, chciałem to oficjalnie powiedzieć. Będziemy mieli drugie dziecko. Przypomnę, że jego żoną jest Anna Lewandowska. Pani Anna to wielokrotna medalistka Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski w karate. Robert Lewandowski ustanowił dodatkowo kolejny rekord w Bundeslidze. Podczas ostatniego weekendu zdobył aż dwie bramki w klasyku Bayern Monachium Borussia Dortmund, jak wspomniałem przed tygodniem, sam boryka się z kontuzją pachwiny. Przejdzie zabieg w trakcie przerwy zimowej. Ta decyzja oznacza, że zagra w listopadowych meczach eliminacji Mistrzostw Europy 2020. Kilka słów o innych Polakach. Juventus Turyn pokona na własnym stadionie Milan po bramce argentyńczyka polskiego pochodzenia Paolo Dybali. Znakomite spotkanie rozegrał także inny reprezentant Polski, Wojciech Szczęsny. A teraz trochę o Polaku po tej stronie oceanu. Z 15 golami 26-letni Kacper Przybyłko zakończył sezon jako piąty w klasyfikacji najlepszych snajperów MLS, tuż za największymi gwiazdami światowej piłki. Przybyłko jest napastnikiem Philadelphia Union i podpisał przedłużenie kontraktu na kolejny rok. Międzynarodowa piłka nożna. W spotkaniu na szczycie Ligi Angielskiej Liverpool rozprawił się z aktualnym mistrzem Anglii Manchester City 3-1. FC Liverpool ma już 9 punktów przewagi nad Manchesterem City. Z kolei północnoamerykańska liga MLS zakończyła swój sezon i finałową bombą jest wiadomość o przejściu Zlatana Ibrahimowicza do włoskiego AC Milan. Zlatan to bardzo interesujący charakter. Ekscytuje każdą minutą nie tylko na boisku, ale i poza. Mimo 38 lat na karku, imponuje świetną formą. Szwed przeszedł do Los Angeles Galaxy zaledwie w marcu 2018 roku. Przez ten czas zagrał w 58 meczach, strzelił 53 gole i zaliczył 15 asyst. Imponujące statystyki. Mixed Martial Arts. Mariusz Budzianowski zdobył 5 tytułów najsilniejszego człowieka świata. Nikt czegoś podobnego w historii nie dokonał. Od kilku jednak lat Pudzianowski zmienił zainteresowania i startuje w sporcie o nazwie Mixed Martial Arts. Właśnie w ubiegłym tygodniu podczas gali w Zagrzebiu Pudzian znokautował zawodnika gospodarzy Erko Juna. Z ciekawostek Erko Jun nigdy nie ukrywał podziwu dla Mariusza, którym zachwyca się jeszcze w czasie startów Polaka w zawodach strongmanów. W ringu tego respektu jednak nie było widać, bo Jun kilkoma ciosami sprawił problem starszemu o 13 lat Pudzianowskiemu. Ostatecznie jednak doświadczenie i siła Polaka były zbyt duże, by Jun sobie z nimi poradził. A teraz czas na siatkówkę. Sytuacja w polskiej siatkówce kobiet wygląda na beznadziejną. Dwa miesiące przed rozpoczęciem turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w reprezentacji panuje straszny bałagan. 13 zbuntowanych zawodniczek nie wyobraża sobie kontynuowania współpracy z Tenerem Jackiem Nawrockim. Na domiar tego PZPS dwa dni temu ogłosił, że nie zamierza zwalniać szkoleniowca aż do 2022 roku. Co więcej, Związek grozi zabieraniem licencji siatkarkom, które odmówią przyjazdu na zgrupowanie kadry. Czarno widzę awans biało do Tokio 2020 w takiej właśnie sytuacji. Torontońska scena. Toronto FC niestety przegrał w finale ligi MLS z zespołem Seattle Sounders 3 do 1. To było już trzecie spotkanie tych drużyn na szczycie w ciągu ostatnich czterech lat. Seattle Saunders prowadzą obecnie w tej rywalizacji 2 do 1. Jedyną bramkę dla Toronto zdobył kontuzjowany przez ostatni miesiąc Josie Altidore. Na zakończenie kulisy sportu. Unia Leśno, która wygrywa żużlową Ekstraligę od trzech lat, ogłosiła kadrę na przyszłoroczne rozgrywki. Największą niespodzianką jest obecność klubowej legendy Lee Adamsa w sztabie szkoleniowym. Lee Adams będzie odpowiedzialny za szkółkę żużlową Unii na antypodach. Dodam, że sport żużlowy w Australii jest bardzo popularny, a Unia będzie pierwszym polskim klubem z filią za granicą. I tyle na dziś. Dziękuję i do zobaczenia.